Będzie dużo rannych, że tak powiem. Wszyscy są ciekawi nowego sezonu. Już z fazą play-off. Przerabiałeś to jako zawodnik, więc doświadczyłeś tego rodzaju emocji. Zapowiadają się według mnie szalenie absorbujące rozgrywki ligowe, do których trzeba przecież jeszcze doliczyć Puchar Polski. No to tak jak powiedziałem, ten poprzedni sezon był już trudny. No to ten następny będzie niewyobrażalnie trudny. Ja myślę, że wspomniałeś te doświadczenia z playoffami. Ja wtedy pamiętam, że to był bardzo trudny sezon, a było 12 zespołów. No ja powiem moje zdanie, zresztą już gdzieś wypowiadane na pewno wcześniej, to jest zły system, jeżeli chodzi o przyszły sezon. No 16 zespołów w Ekstraklasie plus playoffy, plus tak jak powiedziałeś Puchar Polski, plus bardzo dużo zgrupowania reprezentacji, bo pamiętajmy, że od nowego sezonu wchodzi nowy stary sposób rozgrywania eliminacji, czyli będą mecze, rewanże, te zgrupowania będą bodajże 10-dniowe, jest chyba takich 3 czy 4 okienka 10-dniowe. Więc dla takiej drużyny jak nasza, gdzie dla nas celem jest to, żeby mieć reprezentantów, tak jak nie tylko Polski, tak, ale tak jak przez lata grał tu Janowski, tak, czy Rakic, no też celujemy w takich zawodników, więc dla nas to będzie szalenie trudne, tym bardziej, że mamy doświadczenia po tym roku, tak? No my na półtora miesiąca straciliśmy drużynę, tak? Po ostatnim meczu z Red Dragons Kniewy w grudniu, poprzez przerwę świąteczną, potem miesięczne sprawy związane z Mistrzostwami Europy, no to nie pozostało bez wpływu i my się musimy z tym liczyć. Więc wracając do kwestii playoffów, same playoffy to jest świetny pomysł. Myślę, że chociażby ten mecz z Piastem pięknie pokazał, że taki finał sezonu jest potrzebny. Natomiast no, to będzie ultra ciężki sezon i ja powiem tak, i każda drużyna w Polsce, każda się o tym przekona, bo będzie dużo rannych, że tak powiem, i wygrają ten wyścig może nawet nie zawsze najlepsi, ale ci, którzy po prostu będą najtwardsi, najbardziej wytrwali, być może te drużyny, które mają najszerszą kadrę, bo tego grania będzie, ja bym nawet powiedział, dla niektórych zawodników za dużo. Oby sezon 2022-2023 zakończył się bez zabitych, żeby trzymać się tej retoryki. Ale na kanwie tego, co mówisz, Piotrze, no, pytanie rodzi się o trochę szerszej natury, o relacje na linii kluby-reprezentacja. Owszem, nie wszyscy dostarczają do kadr narodowych tylu przedstawicieli, tylu reprezentantów, ilu klub z Cygańskiego Lasu. Jednych dotknie to bardziej, innych w ogóle. No tak jak już powiedziałem w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie, no na pewno my wiemy, że to nie pozostaje bez wpływu. Z drugiej strony naszą dumą jest to, że grają u nas zawodnicy rozpoznawalni, którzy są reprezentantami czy to Polski, czy też innych krajów i to jest, no taką mamy filozofię, tak? Musimy się też liczyć z tym, że ona no gdzieś eksploatuje tych zawodników. No jeżeli chodzi o te relacje, one są dobre, no jesteśmy w stałym kontakcie z trenerem Korczyńskim, też na dniach teraz mamy się spotkać i porozmawiać właśnie o tych niuansach. No terminarz jest jaki jest, my go nie zmienimy reprezentacyjnego, są terminy FIFA i musimy je respektować. Więc to ja powiem tak, no ta współpraca układa się dobrze, ale dla nas takiego klubu jak nasz to na pewno jest spory wysiłek, bo to są zawodnicy, którzy na co dzień myślę, że są na takim poziomie, że są gotowi na grę w reprezentacji praktycznie z marszu. Natomiast no wiadomo, że tam w reprezentacji się no nie odpuszcza, tak? Każdy mecz jest na 120% i ci zawodnicy są potem wyeksploatowani. No nie wiem, etatowym reprezentantem zapewne będzie Mikołaj Zastawnik. No tak jak sobie policzymy 30 meczy ligowych, kilka pucharowych, dodamy play-offy, dodamy kilkanaście być może meczy reprezentacyjnych, sparingi, no to nagle wyjdzie, że taki zawodnik musi w ciągu 9 miesięcy rozegrać 50-60 spotkań. No to jest nie do wytrzymania, jeżeli gdzieś temu chłopakowi nie damy odpocząć. No podejrzewam, że gdzie pewnie będzie musiał odpocząć trochę w klubie, bo w reprezentacji pewnie, no jak już będzie na zgrupowaniu, to ciężko sobie wyobrazić, że w meczu o ligowe punkty gdzieś odpocznie. Ale liczę tutaj na dobrą współpracę z trenerem Korczyńskim i nie wiem, czy z punktu widzenia takiego, rozmawiamy głównie o wątku sportowym, ale może warto też poruszyć. Wiem, że tam takie plany były w Polskim Związku Piłki Nożnej, że też w jakiś sposób pobyt reprezentantów na zgrupowaniu będzie rekompensowany. Myślę, że to jest dobry kierunek, tak? W jakiś sposób pozwalający nam też może szerzej popatrzeć na kadrę zawodniczą, bo my tych reprezentantów dostarczamy dużo. Myślę, że każdy zespół, który tych reprezentantów dostarcza, liczyłby na takie rozwiązanie ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej. No, skoro nieco wykroczyliśmy poza Cygański Las i startową 13, to jeszcze chciałbym Cię zapytać,
co sobie obiecujesz po współpracy z nowym prezesem? Jaką sobie wyobrażasz współpracę z nowym prezesem spółki Futsal Ekstraklasa Pawłem Mrozkowiakiem? Mógłbym powiedzieć, z punktu widzenia sportowego, no to pewnie te relacje nie będą jakieś mocne, bo to rzeczywiście są kwestie związane już no, z zarządzaniem klubem, tak? Natomiast ja z tej perspektywy sportowej może tylko się wypowiem. Pawła Mrozkowiaka nie znam może bardzo dobrze, ale kilka razy rozmawialiśmy i myślę, że to jest człowiek z pasją do futsalu i przede wszystkim mający swoją wizję. Ja liczę na tą wizję, bo my się możemy w futsalu w wielu miejscach nie zgadzać i mieć różne zdanie na różne tematy. Ja liczę na taką spójną wizję, na to, żeby, powiem to na przykładzie regulaminu, żeby on się nie zmieniał co roku, tak? Żebyśmy dzisiaj wiedzieli, jak ten regulamin będzie wyglądał za 2-3 lata. Udało się to na przykład w piłce kobiecej, tak? Gdzie ten regulamin od kilku lat jest taki, jaki jest niezmienny. On może mieć swoje plusy, może mieć swoje minusy. Na to najbardziej liczę. Liczę na to, że będzie stabilizacja, co nie zmienia faktu, że być może w jakichś elementach się będziemy różnić, bo to jest naturalne. No to, że prezes Mrozkowiak będzie w stanie przedstawić wspólną wizję i też taką twardą ręką jakby ją poprowadzić. I liczę też bardzo na to, że będzie pozytywnie współpracował z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, bo myśmy tutaj dodali, że ta kwestia reprezentacji, no my jako Rekord rozmawiamy tu z trenerem Korczyńskim, pewnie każdy klub też ma te relacje zbudowane, natomiast myślę, że one też muszą wyrastać, że cała liga ma dobre relacje z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Także są te dwa fundamenty, stabilizacja i dobre relacje z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Kończąc już wątek sezonu 2022-2023, musimy wspomnieć o letnich przygotowaniach rekordzistów. Czego się spodziewać, od kiedy wznowią treningi biało-zieloni? Chyba niezależnie, bo nie mamy takiej konkretnej daty. Ona znaczy padł 18 lipca, wtedy chcemy wystartować, bo wstępnie takie są ramy nowego harmonogramu. Zaczynamy bodajże superpucharem końcówką sierpnia, aczkolwiek wiem, że w sierpniu ma być rozegrana najprawdopodobniej już pierwsza kolejka ligowa, więc dużo tych chyba tutaj teraz padło, no i stąd też nie jestem w stanie powiedzieć, jaki dokładnie będzie start. No czekamy na oficjalny harmonogram, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo rozbudowany. Też chcielibyśmy go zobaczyć, bo pod tym kątem pewne elementy obciążeniowe będziemy układać. Z reguły gdzieś we wrześniu też już się zaczynały zgrupowania kadry. No musimy sobie to wszystko poukładać. Nie ma harmonogramu, więc ciężko to powiedzieć. Na pewno to, co wiadomo, to startujemy 18. Na pewno chcemy posparować z mocnymi drużynami, więc liczymy się z tym, że drużyna być może trochę popodróżuje, żeby zmierzyć się z najmocniejszymi rywalami. Oczywiście gdzieś tutaj w naszym regionie nie będziemy, myślę, chyba że nas znowu Barcelona zaprosi, latać do Hiszpanii, ale no chcielibyśmy z mocnymi rywalami posparować, taki jest cel. Zatem na najbliższe tygodnie dla Ciebie, dla drużyny, dla szkoleniowców Rekordu jak najmniej chyba, jak najwięcej pewników, a w ramach tych pewnych rzeczy udanych wakacji. Dzięki.